miniony piątek, 4 lutego bieżącego roku, Zarząd Powiatu Kłodzkiego zdecydował o rozwiązaniu umowy o pracę z Moniką Ślak, dyrektorem Domu Dziecka w Kłodzku, mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci oraz prawidłowe funkcjonowanie placówki. Po dwóch kontrolach naszych, czyli PCPR-u, sanepidu, po jednej kontroli Urzędu Wojewódzkiego, w trakcie audytu jeszcze trwającego do końca marca, nazbierało się zarzutów, uchybień i problemów tak dużo, że zarząd stwierdził, że już stracił zaufanie do pani dyrektor i stracił zaufanie na to, że rokuje, iż dom będzie domem dla dzieci, a nie placówką, jak niestety jest w tej chwili. Trzeba pamiętać, że zarzutów jest dużo, ale część z nich już się potwierdziło i to wystarczyło do tego, żeby rozstać się w normalnym trybie z panią dyrektor za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, ale bez świadczenia pracy. W tej chwili zarząd wskazał osobę, która pełni obowiązki dyrektora. Jest to pani dyrektor z Domu Dziecka z Domaszkowa, czyli osoba, która wie dokładnie, co należy zrobić, żeby polepszyć byt dzieciom. I w międzyczasie przez te 3 miesiące ogłosimy konkurs na dyrektora oraz konkurs na inne miejsca, które są niezajęte w Domu Dziecka, bo rzeczywiście brakuje tam. Tam są wakaty dla wychowawców. Zachęcam do tego, żebyście Państwo przyszli, jeżeli macie takie dokumenty odpowiednie. Czekamy na pracowników. Kontrola była przeprowadzona w październiku, no i niestety poziom zatrudnienia pracowników, a szczególnie kadry merytorycznej, wychowawców, jest zbyt niska. W związku z tym zostały w protokole wyznaczone zalecenia o zatrudnieniu odpowiedniej ilości kadry merytorycznej, przede wszystkim wychowawców. Podczas tej kontroli wyszło wiele nieprawidłowości, w związku z tym starosta kłodzki zdecydował się na poszerzenie, pogłębienie kontroli i wysłanie audytu, który w dłuższym terminie będzie przeprowadzał kontrolę sprawdzającą wszystkich placówek. Była już dyrektor, pełniła funkcję od 2008 roku. Panie redaktorze, jesteśmy tylko ludźmi. Pracuję tu wiele lat. Każdy z nas, jak i ja, oddajemy tutaj serce do tej pracy. Popełniamy błędy, ale to nie są na pewno takie błędy i żeby popełniamy takie błędy, żeby stawiać nam aż tak konkretne zarzuty. Nie mogę o wszystkich zarzutach mówić, ponieważ część zarzutów jest zarzutami o charakterze karnym. I to już sprawdza prokuratura. To są doniesienia zarówno spośród samych wychowawców i tam jeden z pracowników zgłosił pewne uwagi do pracy, które mają charakter podejrzenia o popełnieniu przestępstwa. Ponadto nasi pracownicy, psychologowie z rozmów z dziećmi wyciągnęli pewne konsekwencje, które też będziemy musieli zgłosić do prokuratury. Natomiast są rzeczy, które są takimi z rodzaju zwykłego zarządzania. Na przykład pani nie potrafiła zatrudnić odpowiedniej ilości osób, wychowawców, żeby ten standard wychowawców był, czyli żeby ktoś opiekował się dziećmi z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto były też wskazania na kuchni bardzo niedobre, to znaczy był nieporządek, były przeterminowane produkty spożywcze. W dodatku jeszcze pewien bałagan w księgowości, który w tej chwili jeszcze sprawdzamy, ale już informacje o tym, że pewne rzeczy, które na przykład umowy między fundacją a domem dziecka nie były dopilnowane. I tych tematów dużo jest, ale one nie mają charakteru takiego, żeby można było zwolnić panią dyrektor dyscyplinarnie, lecz zwyczajnie po prostu zarząd stracił zaufanie. W ocenie zarządu decyzja o rozwiązaniu umowy zapewni transparentność działania placówki, ale przede wszystkim umożliwi realizację zadań, do których została powołana, czyli zapewnienie należytej opieki mieszkającym w niej dzieciom. Przypomnijmy, że wychowankowie zwracali uwagę m.in. na pozbawianie ich własnych rzeczy, oszczędności, darów i prezentów. Sprawą kłodzkiej placówki zajęła się również prokuratura. O wynikach postępowania będziemy informować.